Szczęść Boże, Marta Klimczak. Czas na informacje dnia. Popieramy projekt noweli tzw. ustawy medialnej. Chcemy wprowadzić ją w życie, mówił rzecznik rządu Piotr Miller. W ten sposób odniósł się do zmian w ustawie o radiofonii i telewizji, które między innymi uniemożliwiają przejęcie mediów przez niepożądanych inwestorów. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu przyjęła wczoraj z poprawkami projekt zmian w ustawie o radiofonii i telewizji autorstwa Prawa i Sprawiedliwości. Nie zgodziła się na wnioski opozycji o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji mają uniemożliwić przejęcie mediów przez niepożądanych inwestorów, na przykład z Rosji. Jedna z poprawek mówi, że udziału w spółek medialnych nie będzie mógł przejąć Skarb Państwa. Opozycja uważa, że zmiany doprowadzą do nieprzedłużenia koncesji dla stacji TVN24. O ustawę pytany był dziś rzecznik rządu. Środowisko polityczne nasze, które przecież tworzy rząd, popiera tę ustawę, która jest w Sejmie i chcemy ją wprowadzić, podobnie jak te regulacje obowiązują w Austrii czy dużo dalej idące we Francji. To jest prawo każdego suwerennego państwa, aby ograniczać ryzyka możliwości zakupu mediów czy innych ważnych spółek w danym kraju przez podmioty za granicą. No, chyba nikt by nie chciał, żeby z zagranicy, chyba nikt by nie chciał, żeby Rosjanie czy jakieś inne kraje, które nam są wrogie, takie działania mogły podejmować. Na uwagę, że nasi amerykańscy partnerzy nie będą mogli podejmować takich działań na rynku medialnym, rzecznik rządu odparł. Polska jest, tak jak wspomniałem, suwerennym krajem, który decyduje o takich rozwiązaniach samodzielnie, podobnie jak to mają Austriacy. Jakoś nie widzę problemów na linii Stany Zjednoczone-Austria. Nie widzę również z tytułu problemów na linii Francja-Stany Zjednoczone. Nie widzę w innych krajach Unii Europejskiej, w których podobne regulacje funkcjonują. A my jesteśmy rządem, który i parlamentem, który regulacje ma prawo wprowadzać takie, jakie uzna za stosowne i dlatego je wprowadzamy. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że rząd w trybie zwyczajnym przyjął projekt noweli prawa o ruchu drogowym. Rada Ministrów założenia zmian dotyczące m.in. prawa o ruchu drogowym przyjęła już 2 tygodnie temu. Projekt ma wdrożyć zmiany w kodeksie wykroczeń. Maksymalna wysokość grzywny wzrośnie z 5 tysięcy do aż 30 tysięcy złotych. Również kara grzywny przewidziana jest w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia. Wynosić będzie nie mniej niż 1,5 tysiąca złotych. Dodatkowo 1,5 tysiąca złotych będzie wynosił minimalny mandat za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km na godzinę. Jeżeli sprawca znowu popełni to wykroczenie, w ciągu 2 lat zostanie ukarany grzywną nie mniejszą niż 3 tysiące złotych. Punkty karne będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Limit punktów nie ulegnie zmianie. Prowadzenie pojazdu bez żadnego uprawnienia będzie wiązało się karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tysiąca złotych. Jak podkreśla minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, koniec pobłażliwością dla piratów drogowych. Nie ma podstaw prawnych, by wprowadzić powszechny obowiązek szczepień, zwracał uwagę minister Paweł Mucha. Jednocześnie podkreślał, że obowiązkowe szczepienia wybranych grup zawodowych powinny być dyskutowane przez ekspertów. Wobec przepisów polskiej konstytucji powszechny obowiązek szczepień w Polsce może budzić wątpliwości, mówił na antenie Polskiego Radia Społeczny doradca prezydenta Paweł Mucha. Takie głosy ekspertów też w debacie się pojawiały, że jeżeli mielibyśmy mówić o jakimś przymusie jakimkolwiek, to byłyby wątpliwości co do tego, czy to działanie mieści się w ramach konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. Bo jak zauważył minister, jedyne co państwo może zrobić, to promować szczepienia i zachęcać obywateli do ich przyjmowania, nie jako obowiązku, ale z perspektywy społecznej odpowiedzialności. Zdaniem prezydenckiego doradcy, inaczej sytuacja ma się z obowiązkiem szczepień konkretnych grup zawodowych, na przykład lekarzy. To już jest rzecz bardzo szczegółowa, moim zdaniem, do dyskusji przez Radę Medyczną, do dyskusji przez pana premiera, przez otoczenie, bo można sobie wyobrażać, że w takiej sytuacji specyficznej związanej z tym, że ktoś odpowiada nie tylko za swoje zdrowie, ale niesie także pomoc tym wszystkim, którzy trafiają do placówek ochrony zdrowia, które trafiają do szpitali, do przychodni. Moim zdaniem tutaj ten stan rzeczy jest zupełnie inny. O obowiązkowym szczepieniu pracowników służby zdrowia coraz częściej mówi się w opinii publicznej. Nie ma jednak w tej sprawie decyzji rządu i Ministerstwa Zdrowia. Dzisiaj odbędzie się 3. tygodniowe losowanie nagród w loterii szczepionkowej organizowane przez Totalizator Sportowy. Do wygrania jest 5 razy po 50 tysięcy złotych i 60 hulajnóg elektrycznych.
Prawdopodobieństwo wygrania uzyskają osoby, które zarejestrowały się do wzięcia udziału w tym wydarzeniu między 19 a 25 lipca. Każda z zapisanych osób w sumie ma szansę wygrać aż czterokrotnie. Do wygrania m.in. nagroda natychmiastowa, tygodniowa, miesięczna i główna. Wartość wylosowanych dotychczas nagród przekroczyła 3 miliony złotych, z czego blisko 1 700 tysięcy to wygrane natychmiastowe. W ramach tygodniowego losowania szczęśliwcy będą mogli wygrać 5 razy po 50 tysięcy złotych i 60 hulajnóg elektrycznych. Losowanie finałowe zaplanowane jest na 6 października. Do zdobycia będą dwie nagrody po 1 000 000 złotych każda, a także dwa samochody Toyota CHR. Wszystkie upominki w loterii Narodowego Programu Szczepień są zwolnione z podatku dochodowego. W loterii będą mogły wziąć udział osoby, które są pełnoletnie, dokonały pełnej procedury zaszczepienia przeciw COVID-19 i zarejestrowały się w loterii do 30 września. Od 1 lipca działa darmowy program badań Profilaktyka 40+. Jakie badania wchodzą w skład pakietu? Jak można przystąpić do programu? Odpowiedzi na te pytania w naszym materiale. Profilaktyka 40+ to nowy program badań profilaktycznych dla Polaków od 40 roku życia. Pomysłodawcy programu liczą na to, że dzięki pakietowi badań laboratoryjnych będzie można wykryć objawy potencjalnych chorób na wczesnym etapie. Program Profilaktyka 40+ jest programem skierowanym dla wszystkich 40-latków i osób starszych. W ramach tego programu można przeprowadzić badania, podstawowe badania dotyczące poziomu cukru, badania krwi. Mówi Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. W jaki sposób można przystąpić do programu? Korzystamy z tego w ten sposób, że logujemy się na swoje internetowe konto pacjenta i tam wchodzimy w zakładkę profilaktyka. Wypełniamy ankietę, która może nam zająć tak około 10 minut, kilka minut i po około 2 dniach powinno się wygenerować e-skierowanie na pakiet badań kontrolnych. Wyjaśnia Mikołaj Woźniak z Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Osoby, które nie korzystają z internetowego konta pacjenta, mogą zapisać się na badania za pośrednictwem infolinii domowej opieki medycznej. Jakie badania wchodzą w skład pakietu? Między innymi morfologia, między innymi próby wątrobowe, poziom glukozy. U mężczyzn jest też badanie, które pozwala wykryć raka prostaty. I taki ogólny bilans typu waga, wzrost, obwód tutaj pasa. Dodaje Mikołaj Woźniak. Program przygotowany jest dla 20 milionów osób powyżej 40 lat. Na razie realizowany jest on tylko do końca 2021 roku. Jeśli jednak zainteresowanie programem będzie duże, zostanie on przedłużony. Dziś przypada Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Z tej okazji w ponad 300 miejscach w Polsce można wykonać bezpłatne badanie krwi wykrywające przeciwciała anty-HCV. Lekarze zachęcają do badań, bo nie dająca objawów choroba może mieć poważne skutki, jak chociażby marskość wątroby czy rak. Wirusowe zapalenie wątroby wywołują głównie dwa wirusy, HBV oraz HCV. Szacuje się, że w Polsce zakażonych HCV jest około 150 tysięcy osób, z których 86% o tym nie wie. Ponieważ wirusowe zapalenie wątroby w większości przypadków przebiega w sposób bezobjawowy, każdy powinien się zbadać, ponieważ każdy był w sytuacji, która mogła go narazić na zakażenie wirusem zapalenia wątroby, czy to jest wirus HCV czy HBV. Bo do zakażenia dochodzi głównie przez naruszenie ciągłości tkanki. A więc w każdym miejscu, gdzie dochodzi do skaleczenia, to może być kosmetyczka, to może być dentysta, który nie zachowa procedury, to może być zabieg medyczny, to może być tatuaż, to mogą być niezabezpieczone kontakty seksualne. Wirus HBV przenosi się z matki na dziecko, może się przenieść z matki na dziecko w trakcie porodu. Wyjaśnia Barbara Pepke, lider koalicji hepatologicznej. Podstawowym narzędziem w zapobieganiu zakażeniom są szczepienia. Dzięki nim liczba zakażeń drastycznie spadła. Problemem jest jednak wirus HCV, na którego nie ma szczepionki. Wczesne wykrycie zakażenia HCV daje niemal 100% szans na wyleczenie, mówi profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Wczesna diagnostyka jest kluczowa ze względu na to, że jeżeli wcześniej wykryjemy zakażenie, to wirus nie dokona spustoszeń w wątrobie i w innych narządach, nie dokonają się zmiany, które bywają nieodwracalne i przede wszystkim będziemy mogli w odpowiednim czasie wyeliminować zakażenie,
które nie doprowadzi do marskości, raka wątroby. Badanie wykrywające przeciwciała anty-HCV, które świadczą o obecności wirusa w organizmie, polegają na pobraniu krwi. Tu nie jest wymagane skierowanie ani bycie na czczo. Obecnie trwa akcja, w ramach której takie badanie można wykonać nieodpłatnie w ponad 300 punktach w całej Polsce. Szczegóły można znaleźć na stronie www.hcv.info.pl. Dziś w Kościele katolickim w Polsce przypada wspomnienie świętego Szarbela. To libański mnich maronicki, który jest niezwykłym przykładem trwania przy Chrystusie, podkreśla ksiądz profesor Jan Machniak. Święty Szarbel żył w XIX wieku w Libanie. Wiódł surowe życie, podejmując nieustanne posty i modlitwę, wskazuje ksiądz profesor Jan Machniak. Dużą część swojego życia spędził w całkowitej samotności. Był bardzo głęboko rozmodlonym człowiekiem, ufającym całkowicie Panu Bogu. Stał się znany i sławny dopiero po swojej śmierci. Ciało świętego Szarbela po wielu latach w grobie nie rozłożyło się, a dodatkowo wydzielało substancję, którą dziś nazywamy olejem świętego Szarbela. Święty Szarbel to szczególny znak dla Libanu. Stał się znany na całym świecie właśnie dziś, kiedy Liban jest pogrążony w wojnie, wskazuje ksiądz profesor. Kiedy walczą tam chrześcijanie o swoje przetrwanie, kiedy starają się, aby jednak zachować wiarę w Jezusa Chrystusa. Liban to przecież tak blisko ziemi świętej Palestyny. Tam byli pierwsi chrześcijanie. Święty Szarbel może być dla chrześcijan w Libanie szczególnym symbolem trwania przy Chrystusie, w czasie, gdy muszą walczyć o swoją wiarę. Bo jak zauważa profesor Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, dziś Liban jest mozaiką religijną. Teoretycznie model polityczny zakłada, że każda grupa ma zagwarantowaną określoną pozycję w systemie politycznym. I tak prezydent musi być maronitą, czyli chrześcijaninem wschodnim, przewodniczący parlamentu premier szyitą, przewodniczący parlamentu sunnitą, wiceprzewodniczący parlamentu prawosławnym, a szef sztabu generalnego druzem. No, ten system póki co funkcjonował w miarę dobrze, ale okazało się, że takie założenia sprzyjają korupcji, przedkładaniu interesów grupowych ponad interes wspólny. Dlatego kraj pogrąża się w chaosie, kryzysie gospodarczym, a co za tym idzie, w nędzy. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym trudnej sytuacji w kraju jest napływ uchodźców z pogrążonej w wojnie Syrii, zwraca uwagę profesor. Po wybuchu w niemieckim Leverkusen nie żyją co najmniej dwie osoby. Rannych jest ponad 30. Do potężnej eksplozji, która wywołała pożar w położonym na terenie parku składzie odpadów, doszło wczoraj w godzinach porannych. Wybuch słychać było w promieniu 10 kilometrów. Nadal nie wiadomo, co było jego przyczyną. Najnowsze dane mówią o dwóch osobach, które zginęły, i ponad 30 rannych. Zaginionych jest 5 pracowników. Cały czas trwają ich poszukiwania. Wcześniej informowano o jednej ofierze śmiertelnej i 16 rannych. Federalny Urząd Ochrony Cywilnej i Pomocy Ofiarom Katastrof zakwalifikował wypadek jako ekstremalne zagrożenie oraz wezwał okoliczną ludność do pozostania w domach i zamknięcia drzwi i okien. Pierwsze pomiary powietrza nie wykazały jednak toksycznego skażenia. Po kilku godzinach pożar ugaszono. Polska osada kobiet wywalczyła srebrny medal w olimpijskim finale wioślarskich czwórek podwójnych. Pierwszy krążek dla Polski w Tokio ujrzeliśmy we wioślarstwie. Zwyciężyły Chinki, a trzecie miejsce zajęły Australijki. Biało-czerwone wystąpiły w składzie Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zilman. Polki już przed igrzyskami były typowane jako kandydatki do medalu. Przemawiał za nimi m.in. sukces z 2018 roku, gdzie to sięgnęły po złoty medal Mistrzostw Europy i Świata. Azjatki wygrały ze znaczną przewagą ponad 6 sekund. Polki przez większość wyścigu płynęły na trzecim miejscu, jednak na ostatnich 500 metrach biało-czerwone wyprzedziły słabnące Niemki i zameldowały się na mecie na drugim miejscu. Przed 5 laty w Rio de Janeiro polskie osady zdobyły 2 medale. Jeden z nich brązowy zgarnęła właśnie czwórka podwójna kobiet, a po mistrzostwo olimpijskie w dwójce podwójnej sięgnęły Natalia Madej-Smolińska i Magdalena Fularczyk-Kozłowska. Ode mnie to już wszystko. Żegnam się z Państwem, życząc dobrego dnia. Z Panem Bogiem.